Hej kochani, tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego podcastu z serii Za zamkniętymi drzwiami. Dzisiejsza historia, którą Wam przedstawię, jest dla mnie historią wyjątkową. Wyjątkową z tego powodu, że wczułam się w nią. Wczułam się w nią emocjonalnie i z jednej strony myślę, że może to być ciekawe przy odbiorze podcastu, bo chciałabym Wam przedstawić postać głównego bohatera, troszeczkę wejść do jego głowy, a przynajmniej spróbować przeanalizować sobie, co tam ten chomik na kołowrotku mógł robić, jakie myśli mogły się pojawiać. I myślę, że z tej strony jest to dość fajne, bo zobaczymy związek przyczynowo-skutkowy, a z drugiej strony nie jest to aż takie fajne, ponieważ nie chciałabym, aby ten podcast wyszedł stronniczo, też nie o to tutaj chodzi. Ja sama od siebie zrobię wszystko, aby tak oczywiście nie było. No i mam nadzieję, że historia będzie dla Was ciekawa. Tak więc bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Moi kochani, przenosimy się nie nigdzie indziej, jak do Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w stanie Michigan i znajdujemy się w mieście o nazwie Ypsilanti, liczącym na dzień dzisiejszy około 20 tysięcy mieszkańców. Jest to oczywiście niewielkie miasteczko, zdjęcia krajoznawcze Wam się wyświetlają, więc ja powiem na szybko kilka słów o mieszkańcach. Są to dane z 2010 roku, więc zakładam, że do dnia dzisiejszego mogło się nawet i sporo pozmieniać, no ale niestety nie dotarłam do nowszych statystyk. Tak więc, w roku 2010 mediana wieku mieszkańców miasta Ypsilanti wynosiła 25 lat. Czyli matematycznie mniej więcej połowa jest poniżej 25 roku życia, natomiast druga połowa jest powyżej. Jeżeli chodzi o średnią wielkość rodziny, to jak przystało na tematykę, wynosiła ona 2,92 osoby. A jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, czyli ile tych rodzin było, to było ich w roku 2010 8026, a średni dochód rodziny rocznie wynosił 40 tysięcy dolarów. Jak możecie zauważyć na podstawie poprzednich statystyk z poprzednich miast, bo tak sobie ostatnio zaczęłam robić te statystyki, jest to dość niewielki dochód, dlatego też 25,8% osób, mieszkańców miasta Ypsilanti żyje poniżej tak zwanej granicy ubóstwa. Nie są to dobre wiadomości, ale tak jak wspomniałam wcześniej, dane są na rok 2010, do dnia dzisiejszego sporo mogło się zmienić i mam nadzieję, że w tej kwestii trochę jednak się zmieniło. Moi drodzy, właśnie w mieście Ypsilanti poznajemy rodzinę Longo, a właściwie to poznajemy Christiana Longo, który pojawił się na świecie 23 stycznia 1974 roku. Wszystkie źródła podają, że jego matka miała na imię Joy, natomiast ojciec miał na imię Joseph. I oczywiście z jednej strony nie jest to błędne, a z drugiej chyba jest potrzebne małe sprostowanie, ponieważ udało mi się dotrzeć do oficjalnych zeznań rodziców, a właściwie to wypowiedzi matki. No i wychodzi na to, że historia rodziny rysuje się nieco inaczej, ponieważ Joy miała przed Josephem jeszcze jednego męża. I nie mamy imienia tego pana, więc będzie to nasz pan Tajniak. Nie udało się nigdzie dotrzeć do jego imienia i nazwiska. Nazwiska też nie znamy. No ale był jakiś pan Tajniak, który był pierwszym mężem Joy i to właśnie z panem Tajniakiem Joy miała syna Christiana, który jest bohaterem naszej dzisiejszej historii, oraz jeszcze jednego syna, który był o rok młodszy od Christiana i miał on na imię Dustin. Na pozór państwo tajniacy, bo inaczej ich nazwać nie mogę, wydają się być szczęśliwą rodziną, taką przykładną, religijną. Wiara stanowiła dla nich duże znaczenie, no i oczywiście uśmiechnięte mordki w pierwszych ławkach kościoła. Natomiast za zamkniętymi drzwiami toczyła się druga osobna historia, ponieważ pan Tajniak był człowiekiem temperamentnym, w mocno niefajnym słowa tego znaczeniu. Człowiek, obok którego nie chciałoby się siedzieć w autobusie oraz stać w kolejce do mięsnego, a co dopiero mieć z nim dwójkę dzieci. Odbijało się to oczywiście na żonie oraz na synach, chociaż jeżeli chodzi o synów, to w tamtym momencie mniej więcej nasz bohater miał 2 lata, jego młodszy brat był o rok młodszy, więc możemy sobie łatwo policzyć. Co jednak nie zmienia faktu, że panu Tajniakowi było bardzo, ale to bardzo daleko do ojca roku i pewnie większy pożytek by robił jako mebel w salonie.
Joy zauważyła, że cała sytuacja zaczyna się robić z dnia na dzień coraz bardziej nieciekawa, tak więc od pewnego momentu zaczęła ona zbierać siły i oszczędności po to, aby po kolejnej z rzędu awanturze odejść od męża, zabrać swoją dwójkę synów i po prostu się wyprowadzić, miała jakieś oszczędności, aby móc wynająć mieszkanie, a następnie złożyć odpowiednie papiery, aby zakończyć małżeństwo. I oficjalnie małżeństwo zostało zakończone w momencie, kiedy Christian miał 4 lata, no a Dustin miał lat 3. Kobieta większą część swojego czasu poświęcała na pracy, aby móc związać koniec z końcem, aby móc zapewnić godne życie swoim dzieciom. Jednak krok po rozstaniu z mężem numer 1 stała się rzecz, która zdaniem Joy była darem od losu i ogólnie tam los się do niej uśmiechnął, ponieważ w roku 1979 poznała mężczyznę o imieniu Joseph i to właśnie Joseph jest wszędzie w źródłach wymieniany jako ojciec Christiana i Dustina, a to właśnie z tego powodu, że para postanowiła wziąć ślub jeszcze w tym samym roku, kiedy się poznali, czyli w roku 1979, a Joseph oficjalnie zaadoptował dwójkę synów Joy i wychowywał ich tak jak swoich własnych. Jeżeli chodzi o Josepha, to słów kilka. Znalazłam tutaj opis Joy, która stwierdziła, że Joseph był jej spełnieniem marzeń, że był odpowiedzialny, rodzinny, również był wierzący, co było dla niej dość ważne. Pracował jako kierownik domów towarowych, więc miał też stabilną sytuację finansową. Miał swój jakiś własny dom, więc po ślubie Joy wraz z synami do niego się wprowadziła. No i wszyscy tworzyli miłą, szczęśliwą i fajną rodzinę. I to jest oczywiście jej opis, to jest jedna strona medalu, natomiast można znaleźć w większości źródeł trochę inny opis, a mianowicie taki, że może faktycznie Joy i Joseph tworzyli super związek i ogólnie cud miód maliny między nimi były, to jednak jako rodzice opisywani byli jako bardzo surowi i wymagający. Kładli oni spory nacisk na naukę, musiały być czerwone paski, no i lepiej, żeby one były na świadectwie. Tutaj pojawia się pewna anegdota, która może obrazować całą sytuację, ponieważ w momencie, kiedy nasz bohater, nasz Christian miał lat 10, to dostał D na świadectwie. Dla osób, które może do końca nie wiedzą, to D na świadectwie jest równoznaczne naszej ocenie 3 z plusem albo 3,5, jak kto woli. No i w momencie, kiedy Christian dostał D na świadectwie i doskonale o tym wiedział, że rodzice nie będą zadowoleni, to tak bardzo obawiał się ich reakcji, że postanowił zadzwonić do swoich rodziców, udając nauczyciela. W momencie, kiedy zanim w ogóle on przyniósł to świadectwo do domu, no to chciał wyjaśnić jako nauczyciel, jakiś pan Smyf czy ktokolwiek inny, że zaszła pomyłka, ponieważ tak naprawdę ta ocena, która jest D, to miała być B. I B jest odpowiednikiem 4 z plusem, czyli 4,5. Jak na swój wiek przystało, Christian no, niestety nie miał odpowiedniego głosu, mówił nienaturalnie niskim głosem, co bardziej brzmiało jak wypędzanie demona niż głos dorosłego mężczyzny. Tak więc rodzice oczywiście pamiętając sytuację i od razu zajarzyli na kary, że młody robi w kapucyna. I jak później w wywiadzie, a właściwie w swoich zeznaniach powie Joy, został ukarany podwójnie za ocenę i za kłamstwo. Więc widzimy tutaj uciekanie się do takich metod, aby nie zawieść swoich rodziców, czy może aby uniknąć konsekwencji. Jakie to były konsekwencje, to tak naprawdę ciężko stwierdzić, żadnych konkretnych przykładów nie znalazłam, więc tak naprawdę nie wiem, o jakiej randze my tutaj mówimy. I tego, co akurat jedynie możemy się domyślać. No ale ogólnie Christian to wiedział, jak nawijać makaron na uszy. Trochę zaklinał rzeczywistość, coś tam koloryzował, zawsze miał wymówkę, tylko z rodzicami mu nie szło. No bo jeżeli chodzi o szkołę, jakieś o nauczycieli, o znajomych, no to wiedział, jak się zakręcić, co zagadać i ogólnie jak wyjść z tym wszystkim na dobre. Natomiast jeżeli chodzi o wychowanie, i to zapewne chodzi tutaj o Christiana i Dustina, to było to takie wychowanie za pomocą kija i marchewki, no ale częściej w tym przypadku kija. Christian moczył materac do 10 roku życia, więc no to tak naprawdę ma jakieś odzwierciedlenie. Jakie, to przyznam szczerze, nie chcę się tutaj wypowiadać, nie chcę tutaj kolejnych teorii tworzyć.
Myślę, że jest mnóstwo opinii na ten temat, czym to może być spowodowane. Na pewno nie zwiastuje to niczego dobrego, ale faktycznie taką informację można znaleźć, więc jeżeli ktoś się zna w temacie, to oczywiście może napisać w komentarzu, jakie są tego przyczyny i ewentualnie co się tam mogło u niego dziać, a ja wezmę to, potraktuję jako suchą informację. Również w momencie, kiedy nasz bohater miał 10 lat, dzieje się coś, co można nazwać przełomem w jego życiu. Z pewnością pojawiają się różne domysły, co by się stało, gdyby stało się inaczej. A co się stało? Ano, cała rodzina postanawia zostać świadkami Jehowy i od tego momentu wszystko kręci się wokół wiary. I tak jak wspominałam wcześniej również wiara była ważna, jednak w tym momencie stała się ona jeszcze ważniejsza, stała się wręcz czymś najważniejszym, aby żyć w zgodzie z zasadami i aby wypełniać swoje tak zwane obowiązki. Poza samą wiarą to były też dość duże zmiany dla Christiana i jego brata, ponieważ przeszli oni na nauczanie domowe. Znalazłam informację o treści, że to nauczanie domowe to z tego powodu, że Christian łatwo się rozpraszał w szkole. Jednak prawda była taka, że rodzice nie chcieli, aby ich synowie mieli kontakt z dziećmi z tak zwanych niewierzących domów. Im się to po prostu nie podobało, dlatego postanowili sami ich nauczać. Jeżeli chodzi o nauczanie domowe w Stanach Zjednoczonych, to troszeczkę chciałam się o tym poinformować, żeby też Wam jakąś w miarę sprawdzoną informację przekazać. Jednak z tego co wiem, to każdy stan ma jakieś swoje zasady z tym związane i w jednym stanie nawet tego nie trzeba nigdzie zgłaszać, w innym wręcz przeciwnie, w niektórych trzeba przejść odpowiednie szkolenia na temat tego, czy jest się kompetentnym nauczycielem, a w innych stanach w ogóle takich szkoleń nie trzeba przychodzić, no i po prostu sobie uczysz. Jeśli chodzi o sprawdzenie materiału, no to za sprawdzenie materiału, za sprawdzenie stanu wiedzy odpowiada nauczyciel, a skoro zazwyczaj jest to rodzic, to rodzic za to odpowiada. Jeżeli chodzi o program nauczania, to również osoba nauczająca taki program ustala. Z tego co wiem i się w miarę tam zorientowałam, to są jakieś gotowe materiały do nauczania w domu, są jakieś gotowe ścieżki edukacji, czego należy uczyć się kiedy, no i jeżeli ktoś chce się w taki sposób przygotować, to może według tych kroków iść. Natomiast no, nie jest to żaden obowiązek, można sobie wymyślić własną podstawę programową i jej nauczać. Tak naprawdę nikt tego nie sprawdzi, co jest nauczane i co jest nauczane pomiędzy. Bo jak się możecie domyśleć lub nie, w taką wiedzę można wcisnąć sporo faktów i kwestii światopoglądowych, tak aby również światopogląd młodego człowieka ukształtować. I właśnie tak było w przypadku Christiana oraz jego nauczania domowego. No bo rodzice za bardzo nie skupiali się na takiej podstawowej wiedzy, wiedzy o świecie. Na przykład pomijali coś takiego jak jakaś matematyka, jakieś budowy pantofelka i tym podobne. No okej, niektórzy powiedzą, że to się nie przyda, ale warto byłoby pewne elementy jednak znać. Spytacie może, czego w takim razie uczyli, no i po co było całe nauczanie domowe? Ono było po to, aby cały czas mówić na temat wiary, aby troszeczkę straszyć tym złym światem osób niewierzących i można powiedzieć, że w pewnym momencie swojego życia i to w takim kluczowym momencie, no bo to jest okres szkoły średniej, a właściwie okres, kiedy powinien Christian chodzić do szkoły średniej, no i również do takiego gimnazjum, czyli middle school, ten cały okres siedzi on w domu, no i słucha od swojej mamy, że oczywiście wiara jest ważna i pewnie dla niektórych osób jest ważna, ale tak naprawdę to jest jedyna informacja, którą on słyszy, no i słyszy też, że kiedy się wyjdzie poza krąg tych osób znanych i wierzących, no to czeka na nas bardzo dużo złych rzeczy i ogólnie lepiej się nie wychylać. I kontakt można mieć tylko z osobami, które mają takie same poglądy jak my. No, takie kwestie były tutaj przerzucane. Jeżeli chodzi o kontakt Christiana ze znajomymi, tutaj była bardzo, bardzo duża selekcja znajomych, bo był to jedynie kontakt z osobami z tak zwanej sali królestwa, czyli miejsca spotkań świadków Jehowy. Christian miał tam znajomych, były to też pewnie dzieciaki w jego wieku, ale były to takie znajomości obserwowane bardzo
bacznym okiem rodziców, czyli nie była to taka swobodna gra w piłkę czy spędzenie czasu grając na jakimś PlayStation. Były to rozmowy, które często gęsto były podsłuchiwane przez gumowe ucho, czyli przez rodziców. I w ogóle najlepiej, żeby rozmowy dotyczyły kwestii wiary. Dość szybko okazało się, że wiedza teologiczna nie jest wystarczająca, ponieważ nasz bohater nie uzyskuje dyplomu ukończenia szkoły średniej. Czyli no, nie udało mu się, nie zdał odpowiednich egzaminów, pomimo pewnie dużych chęci. W wolnym czasie chodził on od domów do domów i pytał o Boga, to już pewnie znamy. Bardziej były to marzenia rodziców niż jego, czyli to rodzice go nauczyli, żeby chodził od domu do domu. Sam Christian to tak może niekoniecznie chciał. Na to z tego powodu, że zauważał innych ludzi, zauważał swoich znajomych, swoich rówieśników, no i widział, że dzieciaki chodzą do szkoły, spotykają się z innymi znajomymi, a nawet i chodzą na randki. Co do randek, to był kategoryczny zakaz. No nie wiadomo w sumie do kiedy, ale i tak zakaz, po prostu nie wolno. Nawet w momencie, kiedy Christian skończył lat 18, czyli był już w teorii i w praktyce pełnoletni, to również nie mógł. Jak się domyślacie lub może nie, w pewnym momencie Christian widział te dysproporcje. Widział to, że inne dzieciaki mają znajomych, spotykają się właśnie na takie randki, a on nie może. No i zaczynało mu się to nie podobać, no bo przecież miał dostęp do jakichś informacji, do mediów, obserwował świat wokół niego, no i widział, że jednak można żyć inaczej. Poza tym w momencie, kiedy miał on lat 18, nastąpił pewien przełom w jego życiu, ponieważ poznaje on dziewczynę. Była to Mary Jane Parker i poznali się oni w sali królestwa, ponieważ Mary Jane również miała takie samo wyznanie. Ogólnie wychowywana była przez samotną matkę, miała piątkę rodzeństwa i w momencie, kiedy się poznali, Mary Jane była o 7 lat starsza, miała lat 25. Opisywana jako pobożna, miła i inteligentna. Różnica wieku w żaden sposób nie przeszkadzała ani Christianowi, ani Mary Jane, ponieważ Mary uważała Christiana za bardzo dojrzałego jak na swój wiek, natomiast no, Christianowi było to lotto. Inaczej jednak było z rodzicami, którym w ogóle sama idea randkowania się nie podobała, a tym bardziej to wiek, to też tak nie za bardzo, no coś mi się tam nie podoba. No i tutaj spotykamy się z częścią naszej historii, gdzie krótko po 18 rodzinach Christian się wyprowadza. Ja tutaj do końca nie wiem dlaczego, jak to się odbyło. Znalazłam informację, że właśnie to przez te niezbyt ciekawe relacje z rodzicami, no bo oni nie pozwalali mu się z Mary Jane spotykać, a on jednak bardzo chciał, no i postanowił się wyprowadzić. Zaczął on prace dorywcze, wcześniej też gdzieś tam pracował, to było bardziej jakieś roznoszenie ulotek, czy może roznoszenie gazet, jakieś swoje pieniądze miał, no ale w momencie, kiedy zaczął już prawdziwe życie na swój własny rachunek, dość szybko swoją drogą, no to musiał kontynuować prace dorywcze, czyli takie roznoszenie ulotek, ale udało mu się też znaleźć pracę w sklepie fotograficznym. I to była taka praca, gdzie był w stanie opłacić za to czynsz oraz jakieś tam jedzenie dla samego siebie. Jeżeli chodzi o samodzielne życie i o kwestie finansowe, to bardzo, ale to bardzo zależało mu na tym, aby dać sobie radę. A to z tego powodu, że rodzice mieli podejście na zasadzie, a tu mi czołg jedzie, że ty sobie poradzisz, że ty dasz radę z samodzielnym życiem, z pewnością nie dasz rady, bo nie byłeś nauczony. No i to było takie przekonanie na zasadzie, że on sobie nie poradzi, bo wiecie, bo jest miętki. Tak, specjalnie tak powiedziałam. Więc jeżeli chodzi o wyprowadzkę naszego bohatera, to nie było to jakieś ograniczenie kontaktu z rodzicami, czy w ogóle całkowite zerwanie z nimi kontaktu. Wręcz przeciwnie, Christian wynajął swoje mieszkanie i wynajął te mieszkanie wraz z innymi świadkami Jehowy, więc tutaj wcale nie chodzi o to, że chciał on grubą krechą zaznaczyć swoje poprzednie życie i tam zacząć od nowa, czysta karta, wszystkie poprzednie znajomości to zakończyć. Nie, 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 nic w tym stylu. On zaczął swoje życie i jak najbardziej chciał, aby rodzice wiedzieli, co u niego, a to z tego powodu, żeby byli z niego dumni, że on sobie tak dobrze radzi. No i ogólnie zależało mu bardzo na tym, aby udowodnić swoją rację. Z tego też powodu Christian razu pewnego
jednego zabrał z kasy sklepu fotograficznego, w którym pracował, nieco ponad 100 dolarów, a to z tego powodu, by kupić pierścionek zaręczynowy dla Mary Jane. Z tego co wiem, to ten pierścionek kosztował 3000 dolarów, była to i na tamte czasy i pewnie na te również całkiem spora suma, 3,5-karatowy złoty pierścionek. Oczywiście miał on być oznaką tego, że po pierwsze zależy mu bardzo na małżeństwie, po drugie zależy mu na Mary Jane, a po trzecie i najważniejsze, radzi sobie, jest go stać na taki pierścionek i może to udowodnić swoim rodzicom oraz też rodzinie Mary Jane. Z naciskiem jednak na to pierwsze. Jeżeli chodzi o historię z pierścionkiem, pewnie nawet byśmy się o tym nie dowiedzieli, gdyby nie fakt, że Christian nie był dobry w wydatkach. On coś tam może zrobić potrafił, ale nie był dobry w wydawaniu pieniędzy. Co jakiś czas nowe rzeczy szeptały mu do ucha, żeby je kupić, żeby tam zapłacić za nie. No i pod tym względem Christian sobie nie radził. Tak więc kupił on nowy pierścionek za 3000 dolarów, ale nie było go stać na zapłacenie czynszu, na opłacenie rachunków, a przecież mieszkał ze swoimi współlokatorami, no i zasada była taka, że wszyscy płacili porówno, po to, żeby całość została opłacona. Więc w momencie, kiedy jeden próbuje się wymiksować, to reszta nie jest z tego powodu zadowolona. I tutaj pojawia się taka historia, że Christiana długim paznokciem w serduszko drapały wyrzuty sumienia i postanowił te pieniądze zwrócić. W momencie, kiedy dostał tylko wypłatę właśnie z tego samego sklepu fotograficznego, no to chciał pieniądze zwrócić i chciał je zwrócić czekiem. Czek był wystawiony na jakieś inne imię i nazwisko, czyli po prostu tak no, anonimowy albo bez pokrycia, jak zwał, tak zwał, no ale ten czek akurat miał mieć pokrycie. W sumie to nie wiem, czy on te pieniądze zwrócił, czy może jednak nie do końca, ale wcześniej wspomnieni współlokatorzy, którzy byli źli z tego powodu, że on jakieś pieniądze zwraca, a nie ma na czynsz i doskonale wiedzieli o tym, co się wydarzyło, postanowili na niego po prostu donieść. Powiedzieli o wszystkim starszemu zboru, czyli mężczyźnie, który jest tak zwanym nadzorcą zboru i prowadzi zebrania oraz pełni bardzo ważną funkcję w tej społeczności religijnej. No i sprawa naszego bohatera miała zostać rozpatrzona tak oficjalnie na zebraniu tego zboru, żeby zobaczyć, co tam dalej ma się z nim stać. No bo jednak kradzież jest bardzo dużym wykroczeniem, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie prawne, no ale również kwestie religijne. Z tego właśnie powodu sprawa naszego bohatera została rozpatrzona, no i dostał on karę. Karę adekwatną do czynu, czyli brak niektórych przywilejów. I miały być to przywileje takie jak ślub w sali królestwa. Jest to coś bardzo, ale to bardzo ważnego, bo jednak dla osób otaczających się taką religią jest to jedyna możliwość zawarcia małżeństwa, po to, aby też rodzice mogli w tym uczestniczyć, no i ogólnie, żeby była taka bardzo fajna uroczystość. Jednak udało im się ten ślub wziąć wiosną 1993 roku właśnie w sali królestwa. Jak do tego doszło? Ano, Christian zrobił minę w podkówkę przed starszyzną i powiedział, że od tego momentu to zawsze będzie mówił prawdę i nigdy, przenigdy nie poleci z nikim w członka i nikogo nie oszuka. Ale tak naprawdę mówiąc już te słowa, to nie był do końca szczery, bo na przykład nie powiedział nikomu o tym, że groziła mu jakaś tam odpowiedzialność karna za te pieniądze, bo cała sprawa wyszła na jaw i tam mała afera się wokół tego zrobiła. Christian nikomu o tym nie powiedział, że ma jakieś konsekwencje ponieść, no ale starszyzna mu zaufała, również Mary Jane się za nim postawiła, no bo powiedziała, że ręczy za swojego przyszłego męża dwoma rękoma, jeszcze nogami i głową również. Tak więc postanowili dać im szansę, ślub się odbył, no i od tego momentu państwo Longo zaczęli swoje życie. Pierwsze co, to wynajęli ładne mieszkanie na Starym Mieście, mieszkanie było dobrze urządzone, zresztą urządzili je po swojemu, kupili sprzęty elektroniczne, które w tamtych czasach nie każdy posiadał, więc to też było takim zaskoczeniem, że młoda para na dorobku i takie fajne mają sprzęty elektroniczne. Poza tym zaczęli ubierać się dość markowo, w całkiem drogie ubrania, a później kupili sobie auto, jakiegoś SUV-a, ponieważ Christian był wielbicielem SUV-ów, no i tak
takie auta miał i uwielbiał takie samochody, no i sobie kupili taki nowy samochód z salonu, a poza tym zaczęli jeździć na różne wakacje, na różne wycieczki, na różne wypady, no i pojawiało się jedno wielkie pytanie, skąd oni mieli na to pieniądze. Wiecie, jak to jest? Halena z Grażyną zaczęły plotkować, a no fajnie, młodzi się dorobili, no ale skąd on tak naprawdę ma te pieniądze? Oficjalna wersja jest taka, że Krzysztof ma głowę do biznesu i wie, gdzie pieniądze inwestować, a prawdziwa wersja jest taka, że nasz bohater zakłada karty kredytowe na różne imiona i na nazwiska, następnie bierze jakieś chwilówki, których nigdy nie spłaca, a później bierze jakieś kredyty, albo na te karty, są to karty debetowe i on też te bety zaciąga i oczywiście niczego nigdy nie spłaca. I tutaj jest dla mnie dosyć zabawna część tej historii, ponieważ gościu nazywa się Christian Longo. O tym wiemy, no bo widzimy, tutaj jest i napisane na okładce, jest napisane w tytule, Christian Longo. A swoje tożsamości tworzy między innymi na takie imiona i nazwiska jak Christopher Longo albo Chris Longo. Normalnie gazela sprytu, gdyby ktoś miał się połapać, no to na pewno to nie on. No ale o połapaniu się to już za moment. Jeżeli chodzi o Mary Jane, to początkowo ona też pracowała, no i w jakiś tam sposób reperowała biznes, budżet domowy. Jednak 28 lutego 1997 roku na świat przychodzi pierwsze dziecko pary. Jest to syn o imieniu Zachary. 30 kwietnia, rok później, czyli w 1998 roku na świat przychodzi córka o imieniu Sadie, a znowu rok później, 19 października 1999 roku na świecie pojawia się kolejna córka o imieniu Madison. I od tego momentu Mary Jane zajmuje się dziećmi, jest to całkiem spora ilość, no bo trójka w krótkim czasie, trzeba się nimi zająć, wymagają one opieki i dużej ilości czasu, a Christian zajmuje się w tym momencie biznesami. I to nie byle jakimi, bo nie tylko o karty kredytowe tutaj chodzi, ale postanawia on założyć swoją własną firmę, która miała zajmować się sprzątaniem po budowie. Ta firma nazywała się Final Touch i została założona wraz ze swoim bratem, czyli Christian i Dustin założyli swoją firmę. Firma prosperuje całkiem dobrze, udało im się zatrudnić około 70 pracowników, więc zleceń było coraz więcej i w pewnym momencie Christian to zaczął wręcz wierzyć, że stanie się milionerem. Ale jak wspominałam, z ekonomią to wcale mu po drodze nie było, ponieważ zaciągał on kolejne kredyty i miał myślenie na zasadzie zastaw się, a wystaw się. Pragnął, aby jego rodzice byli dumni, aby w końcu uwierzyli, że on sobie radzi i że radzi sobie wspaniale, że jest go na to wszystko stać, więc co jakiś czas zaciągał nową pożyczkę, której nigdy nie spłacał, na jakiś tam drogi wyjazd, tylko po to, aby pochwalić się potem swoim rodzicom, że był na tym wyjeździe, albo żeby wysłać im widokówkę i powiedzieć, patrzcie, jaki jestem wspaniały. Pozdrowienia ze słonecznej Grecji, a wy nigdy we mnie nie wierzyliście. No i właściwie naszemu bohaterowi się to udało. Udało mu się zyskać podziw ze strony rodziców, ponieważ nawet Joseph postanowił coś w firmę zainwestować z nadzieją, że może za jakiś czas mu się to zwróci. I właściwie życie toczyło się całkiem dobrze, poza jakimiś tam co jakiś czas pojawiającymi się przypomnieniami o spłacie kolejnego zadłużenia. Ale tak poza tym to było git. Tyle, że razu pewnego jeden z klientów spóźnił się z płatnością. No i niestety okazało się, że był to początek takiego domino, które zaczęło się rozwalać, ponieważ to sprawiło, że trzeba było opłacić pracowników w pierwszej kolejności, jak zawsze. No i niestety tych pieniędzy nie było tak dużo, bo cały czas klient musiał zapłacić za usługę, a jeszcze tego nie zapłacił. No i budżet firmy już tak fajnie nie wyglądał. A poza opłaceniem kredytów, no to oczywiście nowe auto, nowy SUV się nie kupi, a trzeba też zapłacić wcześniejsze kredyty, no bo to nie tak, że on sobie zaciągał kolejne i mu tak dawali, chyba na krzywika i on tam mówił, że spłaci, i tam oczko im puszczał, oni mówili dobra, wierzymy ci, i też mu oczko puszczali. No musiał w jakikolwiek sposób być wiarygodny, więc niektóre swoje zobowiązania jednak spłacał, no ale w momencie, kiedy klient spóźnił się z płatnością, no
to nie miał pieniędzy ani na nowy samochód, ani na poszpanowanie tym, że ma mnóstwo pieniędzy, ani na spłacanie tych kredytów. A wiadomo, czas leci, trzeba też zapewnić jakiś byt rodzinie. Tak więc nasz bohater postanawia tworzyć życie, którego nie ma i którego nigdy tak naprawdę nie było. Coś, co robi i coś, co jest początkiem jego końca, to jest wyciąganie pieniędzy ze swojej własnej firmy. Podpisuje on czeki od nieistniejących klientów i to wygląda w ten sposób, bo się zastanawiałam w ogóle, jak to wygląda i dlaczego to jest takie złe. Chodziło o to, że załóżmy na to jest firma X, która wykupiła usługę od naszego Krystiana, czyli od tej jego firmy. Jednak firma X zwleka z płatnością, tak więc Krystian tworzy fałszywy czek, czek bez pokrycia, który zostaje wystawiony na dane tej firmy X i w momencie, kiedy on sobie ten czek spienięża, no bo czeki zostają spieniężone, to za jakiś dopiero czas przychodzi ta informacja do firmy X, że oni tak naprawdę mu zapłacili, a wcale mu nie zapłacili. No i sam fakt, że ten czek został podpisany przez osobę, która tak naprawdę nie była tą osobą. Jednak coś, co Krystiana ratowało, to fakt, że troszkę czasu musiało minąć, zanim wszyscy się połapią, że coś takiego w ogóle miało miejsce, a zanim dojdą kto, co, jak i kiedy, to też dodatkowy czas zajmowało. Jednak sytuacja finansowa naszego bohatera robiła się coraz gorsza. Pomimo tego, że on sobie zaciągał jakieś chwilówki, których nie spłacał, no to o ile zaciągnął sobie 5 naraz, miał przypływ gotówki, było przez moment fajnie, a później okazało się, że on chce więcej i jeszcze więcej i chce się chwalić przed znajomymi, przed swoją rodziną, a tych pieniędzy nie ma, natomiast zostają zobowiązania do spłacenia. Kompletnie nikt nie miał o tym pojęcia, ponieważ Krystian całkiem dobrze się maskował i na przykład tutaj pojawia się taka anegdota, że raz u pewnego zabrano mu samochód, no bo go nie spłacił, a on sobie ten samochód to tak mniej więcej co roku wymieniał albo co pół roku, bo przecież go na to stać, ale samochodu nie spłacił, więc mu go zabrano, a to był moment, gdzie rodzina miała dwa samochody, więc jednego zabrano, a drugi zaczął się psuć. Tak więc nasz Krystian wpada na super pomysł i wyrabia sobie nowy dowód. Nie wiem, gdzie on ten dowód dostał, jak on to zrobił, ale zakładam, że w tamtych czasach biurokracja wyglądała nieco inaczej, z pewnością nie było tak dużo systemów sprawdzających, więc on sobie ten nowy dowód w jakiś tam sposób mógł wyrobić, mniej lub bardziej, wiecie, przyzwoity. Nie wiem, czy tym razem to był jakiś Krzysiek Loganowski, czy może coś w tym stylu, no ale z nowym dowodem jedzie do salonu samochodowego, który znajduje się w innym stanie i bierze nowe auto na jazdę próbną. W zamian daje swój dowód, jako taki, no wiecie, że on musi tym samochodem wrócić z powrotem do salonu, no bo go przecież nie kupił i zostaje jego dowód po to, aby wrócił. Pewnie mu zależy na tym, aby ten dowód mieć przy sobie, a tu taki członek, ponieważ naszemu Krystianowi wcale na tym nie zależy. Tak więc bierze on nowe auto i to były czasy, gdzie nie było wtedy jeszcze strażnika Teksasu obok, czyli można było sobie pojechać tym autem, nikt nie siedział z nami, on po prostu zostawił dowód i sam sobie pojechał na przejażdżkę. Tak więc Krystian jedzie tym autem prosto do swojego domu i daje go swojej żonie jako prezent urodzinowy, a dowód na człowieka, który nie istnieje, jest nadal w salonie. Bo w momencie, kiedy Mary Jane będzie mówić swoim koleżankom, jakiego ma wspaniałego męża, który jej na urodziny samochód sprawił, no to wszyscy będą poszukiwać Krzyśka Longowskiego. A tak całkiem szczerze, to w pewnym momencie nawet Mary Jane zaczęła coś węszyć. Gdzieś tam kiedyś zauważyła, że list się pojawił z prośbą o spłacenie jakiegoś tam innego kredytu, no i zapytała swojego męża, gdzie tak naprawdę jest rachunek za ten samochód. A co zrobił nasz Krystian? A no nic innego, jak po prostu sobie ten rachunek wydrukował. Miał drukarkę, napisał sobie sam ten rachunek, pokazał go żonie, no i udał, że wszystko jest cacy. A Mary Jane mu po prostu uwierzyła. I to jest właśnie, moi drodzy, krótka anegdota o tym, dlaczego od tego momentu na jazdę próbną jedzie się z pracownikiem.
Ogólnie, jeżeli chodzi o całą rodzinę, to Christian stara się sprawiać pozory w każdej dziedzinie jego życia. Rodzina wydaje się być nad wyraz szczęśliwa. Christian jest dobrym ojcem oraz mężem, ludzie go podziwiają. Nawet można znaleźć cytat, gdy jedna z kobiet, która również uczęszczała do tego samego kościoła, powiedziała kiedyś, że bardzo by chciała, by jej mąż był bardziej podobny do Christiana. Więc możemy sobie wyobrazić, za jakiego wspaniałego mężczyznę, męża i ojca był on w swojej społeczności uważany. Moi drodzy, znacie to powiedzenie i choćby cię za rękę złapali, patrz w oczy i mów, że to nie twoja? Jeżeli nie, to już znacie i jest to bardzo trafne powiedzenie do dalszej części naszej historii, ponieważ w roku 2000 wyszło na jaw, że Christian jest zwykłym przekrętasem. Wyszło na jaw całe finansowanie czeków i okazało się, że to była łączna kwota 30 tysięcy dolarów. Były to te czeki od różnych firm, to były czeki bez pokrycia i w ogóle, że on się nie swoim podpisem podpisywał. Jednak i tym razem Christian użył chyba swojego uroku osobistego, ponieważ dostał on wyrok w zawieszeniu oraz odpowiedzialność finansową. Tyle, że on tych odpowiedzialności finansowych to miał aż zanadto i chyba dodatkowa wcale nie była mu na rękę. I rok 2000 jest ogólnie rokiem pasma porażek dla Christiana, ponieważ w tym samym roku Mary Jane czyta wiadomości mailowe z jakąś kobietą, a postanowiła razu pewnego zajrzeć na komputer swojego męża, wejść na jego maila, no i poczytać jego wiadomości. I okazało się, że on pisze z jakąś kobietą, tutaj jej imienia i nazwiska nie znalazłam, no ale korespondencja to była taka, wiecie, no, taka, że teraz do was oczko puszczam i tam różne rzeczy się działy. Natomiast Christian twierdzi, że on tak tylko żartował, on się tak tylko droczył, on tej kobiety to nie zna, na oczy nie widział i oni jedynie pisali. Wiecie, niesmak pozostał, jednak Mary Jane nic z tym nie zrobiła ze względu na wiarę oraz na dzieci. Co do tej pierwszej, to również nie jest zbyt wesoło, ponieważ nasz bohater pojawia się w lokalnej gazecie jako miejscowy przekrętas. Piszą tam o procesie, o tych czekach i ogólnie, że firma Christiana oraz jego brata to jest tam na skraju bankructwa. I z tego powodu Christian zostaje wykluczony ze społeczności świadków Jehowy przez starszyznę. To tam oficjalnie za złamanie wszelkich możliwych zasad. Wraz z nim wykluczona zostaje jego żona oraz ogólnie cała rodzina i co ciekawe, przy czymś takim rodzina teoretycznie nie powinna się z nimi kontaktować, czyli rodzice Christiana, jego brat, chcąc być w społeczności, nie powinni się z nim kontaktować. To samo tyczy się rodziny Mary, ale jej rodzina akurat łamie ten zakaz i cały czas pozostają w kontakcie. Jeżeli chodzi o firmę, tak jak wspomniałam, firma była na skraju bankructwa, no i wkrótce ona upadła, a długi Christiana stawały się coraz większe, no bo już takiego przypływu gotówki nie było, bo firmy nie było. Żadnych oszczędności też zresztą nie było, a długi jak były, tak były nadal. Co robi nasz bohater? Ano Christian uzyskuje kartę kredytową na imię i nazwisko swojego ojca. I tutaj również zaczęłam się zastanawiać, jak to wyglądało mniej więcej w roku 2000. Czy on sobie taką kartę po prostu przywłaszczył, gdzieś tam zahachmęcił swojemu ojcu? Czy może podał po prostu jego imię i nazwisko, a nie sprawdzili, że wiek się nie zgadza? Pojęcia nie mam, nie wiem jak sprawy formalnościowe wyglądały w Stanach Zjednoczonych i to jeszcze w tamtych czasach. Pojęcia nie mam, ale wiemy, że tak się stało. I właśnie z tego powodu, mając już nową kartę kredytową, Christian zaciąga kolejne zobowiązania finansowe na 100 tysięcy dolarów tym razem. I te wszystkie pieniądze ma rzekomo spłacić niejaki Joseph. Ogólnie w dalszym ciągu trwoni pieniądze jak tylko może, no jakieś tam lekkie zobowiązania spłaca, ale chciałby też naprawić relacje ze swoją żoną, no bo jak mówiłam, niesmak pozostał. Tak więc funduje jej laserową operację oka, która była no, dość potrzebna, ale to nie była jakaś tam kwestia zabieg ratowania życia czy coś w tym stylu. Jednak nie było ich na to stać, zresztą i tak by ich nie było na to stać, no ale troszkę ich relacje się polepszyły.
w tamtym momencie. Nikt nic nie podejrzewa, początkowo rzecz jasna, ale Christian czuje, że domek z kart niedługo się rozjedzie jak koń na lodowisku. Nasz bohater wmawia swojej całej rodzinie, mniej więcej w roku 2001, że pora poszukać fortuny w innym miejscu, że on dostał cynk od znajomych, że w stanie Ohio to czekają go wielkie biznesy. Tak więc wszyscy się pakują i przeprowadzają się do Toledo, znajdującym się w stanie Ohio. Christian wynajmuje stary magazyn, który nie miał kuchni, nie miał kanalizacji, ale tłumaczy, że tak ma być i on planuje z tego magazynu zrobić jeden wielki loft, taki wiecie, nowoczesny, no tyle, że prawda była zupełnie inna, tak naprawdę magazyn miał służyć za kryjówkę. A przeprowadzka miała być nowym miejscem, gdzie nikt rodziny nie znał. Nasz bohater tłumaczy swojej żonie, że on opłacił z góry czynsz na pół roku, czego rzecz jasna nie zrobił. Znaczy, z jednej strony zrobił, z drugiej nie, ale spieniężył czeki, które miał jeszcze z Michigan, więc były to czeki bez pokrycia. Ale jego biznesplan był, no nie powiedziałabym, że obiecujący, ale jakiś był i chyba tutaj trzeba kropkę postawić, że po prostu on był. Kupuje za te pieniądze drogie sprzęty, czyli za te czeki bez pokrycia kupuje pieniądze, zanim ludzie się ogarną, znaczy za te czeki bez pokrycia kupuje sprzęty i zanim sklepy i ogólnie wszyscy się ogarną, że te czeki nie mają pokrycia, to on już swój sprzęt ma w domu, a następnie ten sprzęt zwraca i zwraca go za gotówkę, przez co ma gotówkę w ręku. A później może sobie za te pieniądze kupować jakieś nowe rzeczy. Rodzina Mary Jane wkrótce zaczyna się niepokoić, ponieważ nie mają z nią za bardzo kontaktu i też nie ufają Christianowi po tym, co przeczytali w gazetach. I razu pewnego siostra o imieniu Sally odwiedza Mary i namawia ją do zostawienia swojego męża. Jednak no, Mary kręci nosem i mówi, że tego nie zrobi, ponieważ tak nie wypada, a poza tym Christian jest miłością jej życia i otwiera kolejny biznes i sobie świetnie radzi. Czy tak świetnie, to raczej bym nie powiedziała, ponieważ w tym samym roku, czyli 2001, policja namierza Christiana, gdzie chciał sprzedać znowu jakiś sprzęt, który rzecz jasna wcale do niego nie należał, no i wystawiono nakaz zatrzymania. Ale gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, czyli znaleźli ten magazyn i już tam mieli go zatrzymać, miało być tak fajnie, to okazało się, że nikogo nie ma na miejscu. Zostały jedynie rzeczy osobiste, jakieś tam albumy ze zdjęciami, suknia ślubna Mary i tak dalej, i tak dalej. Z jakiego to powodu i co tak naprawdę się stało? Ano stało się to, że Christian tutaj właściwie nie wiem skąd, ale dostał wcześniej cynk, że oni wpadną do magazynu, więc postanowił powiedzieć swojej rodzinie, że rodzina jedzie na wycieczkę. Co ciekawe, w tym samym czasie telefon Mary Jane przestaje odpowiadać, ponieważ rachunki za niego nie są zapłacone i w tamtym momencie też jej rodzina zgłasza zaginięcie, ponieważ nie ma z nią żadnego kontaktu. We wcześniej wspomnianym magazynie też jej nie ma, no bo przecież pojechała na wycieczkę, no i zostaje zgłoszone zaginięcie. Co się dzieje z naszą wesołą rodzinką? Ano, tak jak wspomniałam, jadą oni sobie na wycieczkę, dwoma autami zresztą, które żadne z nich nie należy do nich. Jest to jakiś van oraz SUV. Spakowali co mogli, Christian powiedział, że to będzie taka szybka wycieczka, więc no, bardzo, bardzo szybko się spakowali. Ogólnie to nocują w motelach i na kempingach, znowu mają tutaj miejsce czeki bez pokrycia, udawanie bogatych ludzi sukcesu. Mary niczego nie podejrzewa, a na pewno nie zna prawdy, może coś podejrzewa, ale tak naprawdę nie wie, co się dzieje. Christian przenosi siebie i swoją rodzinę z jednego hotelu do drugiego hotelu, tłumacząc, że fajnie będzie pozwiedzać okolice i zobaczyć różne hotele, gdzie tam będzie im się lepiej spało i żyło i w ogóle. Prawda jest taka, że jak już czeki mu się skończyły, to po prostu za te hotele nie płacił i szybko wyjeżdżał, tak aby się nie zorientowali, że on nie zapłacił. W międzyczasie Mary Jane wysyła swojej rodzinie, czyli siostrom i mamie, pocztówkę z Dakoty Południowej. No i właśnie ta pocztówka sprawia, że jej zaginięcie zostaje zamknięte, ta cała sprawa zostaje zamknięta, no bo jest pocztówka, to znaczy, że pewnie wszystko jest z nią w porządku. W roku 2002 rodzina przeprowadza się do Oregonu.
Ja w sumie jestem bardzo, bardzo ciekawa, jaki makaron na uszy nawijał Christian, dlaczego nie wrócili po te rzeczy z magazynu, co on tak naprawdę powiedział, jaki ma plan na to, czy Mary Jane faktycznie niczego nie podejrzewała, czy była tak w nim zakochana, czy może tak mu ufała. Pojęcia nie mam, ale przenoszą się oni do stanu Oregon, dokładnie to do Worldport, liczącym ponad 2000 mieszkańców, taka mała okolica. Ogólnie nie mają pieniędzy, no bo ich nie mają, nawet jak mają, to i tak ich nie mają, bo nie wystarcza to na zapłacenie czynszu i na wyżywienie pięcioosobowej rodziny. Tak więc plan jest taki, że co jakiś czas Christian wynajmował nowe mieszkanie, a gdy trzeba było zapłacić czynsz, no to rodzina nagle się pakowała i jechała dalej, a wszyscy dookoła myśleli, że jest to wycieczka, że jest tak fajnie, że po prostu pierwsze mieszkanie nie podpasowało, bo za mały standard, za niski standard i w ogóle ich stać na coś więcej, więc się pakowali co miesiąc i jechali do nowego miejsca. Wkrótce jednak Christian chce coś zmienić, bardzo się stara, ponieważ zatrudnia się on w lokalnym Starbucksie. W Starbucksie zarabia 7 dolarów na godzinę. Nie jest to kwota, która go satysfakcjonuje, ale no, na jego możliwości, edukację jest to jedyna opcja. Natomiast Mary zatrudnia się w miejscowym Walmarcie jako kasjerka. I tutaj też pojawia się u mnie, przynajmniej w mojej głowie, znak zapytania, że skoro Mary Jane cały czas wierzyła w to, że są bogaci, że ich na to wszystko stać, no to jak Christian wyjaśnił jej fakt, że musi nagle pójść do pracy. Nie mam pojęcia, może sama chciała, no bo dzieci w tym czasie zaczęły chodzić do żłobka, również do przedszkola, no to może sama stwierdziła, że jednak chce pracować, albo może znała prawdę. Myślę, że tego już się nigdy nie dowiemy, ale taka mała moja refleksja. Ogólnie wydawało się, że zaczną nowe życie i wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Chodzili do lokalnego kościoła Świadków Jehowy. Christian mówił kolegom z pracy, że tak naprawdę jest bogaty, że on ma wielką fortunę, a pracuje w Starbucksie, no bo lubi kawę. Dosłownie takie było jego wyjaśnienie. No i że jest bogaczem tak naprawdę. I w sumie to poniekąd niektórzy zastanawiali się, o co tutaj chodzi, ponieważ w rzeczy samej Christian miał drogie ubrania, jeździł całkiem dobrym samochodem, wynajmował dom, który też był takim domem z wyższego poziomu, że tak ładnie to ujmę. No i wszyscy się zastanawiali, jaki jest jego sekret, panie Christianie, o co tutaj chodzi. Prawda jest jednak taka, że nasz bohater stworzył jedną wielką iluzję. Jego życie mniej więcej od wkroczenia w dorosłość, czyli od 18 roku życia, było jedną wielką iluzją. Było jedną wielką ucieczką z jednego miejsca do drugiego z nadzieją, że nikt nie pozna jego sekretu. Ale prawda była taka, że z czasem zaczynało być coraz trudniej, coraz więcej paragrafów było na niego i coraz bardziej zapętlało się to jedno wielkie błędne koło. Tutaj pojawia się pytanie, czy Christian był złym człowiekiem? Czy on tak naprawdę chciał być lepszy od innych? Czy jemu to sprawiało satysfakcję? Przyglądając się od początku tej historii, mamy tak naprawdę chłopaka, który chce zadowolić swoich rodziców, który chce pokazać, że on sobie daje świetnie radę, że on jest zaradny, że on potrafi zarabiać. I dla niego formą pokazania, że on sobie daje radę, była forma materialna, czyli fakt, że stać go na ten pierścionek, na którego nie było go stać, że stać go na drogie samochody, na ubrania, na wycieczki, na fajne mieszkania. I w momencie, kiedy miał on już ten poklask od rodziców, no to zaczął mieć też poklask od innych osób, od swoich znajomych, od tych dalszych, bliższych znajomych, od innych członków rodziny. I wszyscy mówili, jaki ty, Christianie, jesteś cudowny, fajny i że sobie potrafisz poradzić w życiu. Również jego żona go podziwiała, cieszyła się, że ma takiego męża, tak jak przecież wcześniej wspominałam. Jakaś kobieta z kościoła powiedziała, że chciałaby, aby jej mąż był taki jak Christian. I tak naprawdę nasz bohater miał za zadanie utrzymać swoją rodzinę, która łącznie była pięcioosobową rodziną, i wcześniej nikt nie zaglądał mu te wydatki. Jego żona tak za bardzo nie wiedziała, co mają do spłacenia, czego nie mają do spłacenia. Christianowi zależało jedynie na tym, aby ludzie go doceniali, aby go podziwiali i aby pod żadnym pozorem nikt nie poznał prawdy. Aby nikt nie pomyślał, że jest on bankrutem, że nie jest w stanie utrzymać swojej rodziny, że może faktycznie jest nieudacznikiem.
Ja zdaję sobie sprawę, że część osób, która może już zna tę historię, już z samego założenia wyszła, że Christian to jest okropnym człowiekiem. I może macie rację. Ja nie zaprzeczam, że może faktycznie macie rację, ale zwróćmy na moment uwagę, ile on robił rzeczy i ile wysiłku wkładał w to, aby zachować pozory, aby jego rodzina nie dowiedziała się o tym, że nie mają pieniędzy, że są na skraju ubóstwa. On wymyślał, że jadą na wycieczkę, że stać ich na to, że tak naprawdę będziemy sobie teraz robić objazd krajoznawczy, wycieczkę krajoznawczą i że nadal jest tak wspaniale i cudownie. I ile razy zmieniali miejsce zamieszkania, miejsce, gdzie ogólnie mieli na jakiś czas zostać, twierdząc, że to nie jest miejsce, które spełnia ich standardy, że przecież stać ich na więcej, a prawda była taka, że nie było ich stać ani na to miejsce, ani zapewne na żadne inne. Dla Christiana był to już ten moment, że nawet gdyby chciał kiedyś wyjaśnić, że to wszystko to nie jest prawda, to jest jedna wielka fikcja, to chyba za bardzo nie wiedziałby od czego zacząć, no bo miałby teraz powiedzieć swojej żonie, że to wszystko było fikcją, począwszy od zaręczyn, od tego pierścionka, że tak naprawdę przez ostatnie lata żyli w jednej wielkiej iluzji i to wszystko nie miało odzwierciedlenia realnego. Ja bym tak tylko na moment chciała się zatrzymać nad tym, nad taką małą refleksją, ile z nas żyje w takim świecie. Nie mówię, że to jest na skalę Christiana, ale patrząc na media społecznościowe, gdzie każdego jest na wszystko stać, gdzie każdy jedzie na super drogie wycieczki i ogólnie jest wspaniale, a taki odbiorca czuje jedną wielką presję w momencie, kiedy ma gorszy dzień i chciałby zostać w domu, a nie wstawać o godzinie 6, jak co niektóre osoby pokazujące swoje życie i iść na poranny jogging albo zjeść super proteinowe śniadanko. A może ile z nas robi właśnie takie rzeczy tylko po to, aby inni myśleli, że nasze życie jest wspaniałe? I to jest tylko mała refleksja na temat tego, że o wiele łatwiej jest wmówić innym ludziom, jak to bardzo szczęśliwi jesteśmy i jak wspaniałe jest nasze życie, niż tak naprawdę mieć wspaniałe i szczęśliwe życie. No ale wracając do naszej historii, mamy 17 grudnia 2001 roku. Tego dnia dzieci nie pojawiają się w szkole, Mary Jane oraz Christian nie idą do pracy i nikogo o tym nie uprzedzają, więc no, szefowie teoretycznie czekali na nich, aż pojawią się w tej pracy. Wcześniej zdarzały im się dni wolne, ale zawsze o tym uprzedzali, a tym razem nie było ani słowa. Początkowo nikt się tym nie przejmuje, no bo samochód stał cały czas pod domem. Zresztą państwo Longo nie mieli zbyt wielu bliskich znajomych, bliskich przyjaciół, mało kto miał numer telefonu do nich. No, nawet jak się nie pojawili w tej pracy, no to trudno, nie pojawili się. Może pojawią się następnego dnia, a może i nie. Nikogo to nie interesowało. Tyle, że 2 dni później, 19 grudnia, pewien mężczyzna, który spacerował sobie po plaży, była to plaża znajdująca się niedaleko parku kempingów w Worldport, w takim mieście Worldport, i on sobie akurat spacerował niedaleko rozlewiska Lindslau. Tutaj zresztą pojawia wam się zdjęcie, jak całe rozlewisko wygląda i ogólnie okolica. Ja nie jestem zbyt dobra w opisie krajobrazu. No ale wracając do naszej historii, mężczyzna sobie spaceruje, hopsa po plaży, aż w pewnym momencie zauważa coś, co unosi się na wodzie i początkowo myśli, że jest to manekin. Taki dosyć mały, no ale manekin. Ale jak wiecie pewnie na podstawie tych historii, to nigdy nie jest manekin. I wkrótce spacerowicz również się o tym przekonuje, więc dzwoni pod 911. Funkcjonariusze pojawiają się na miejscu i okazuje się, że jest to chłopiec w wieku około 4 lat. Na samym początku osoby badające sprawę biorą to za nieszczęśliwy wypadek. Wypada po prostu potwierdzić tożsamość. Może dziecko bawiło się blisko rozlewiska i niestety wyszło tak, jak wyszło. Tożsamość trzeba było potwierdzić. Zdjęcia trafiają do lokalnej gazety, a później do lokalnych mediów. Przez pierwsze dni nikt się nie zgłasza, nikt w ogóle chłopca nie poznaje. Jednak wkrótce rozpoznaje go kobieta o imieniu
Denise, która była sąsiadką zajmującą się czasem dziećmi państwa Longo. I ona raz na jakiś czas, kiedy już naprawdę nie było z kim tych dzieci zostawić, to akurat Denise przychodziła do domu, no i się nimi zajmowała, tak więc bez problemu rozpoznała w tym chłopcu Zakarego. Zgłosiła rzecz jasna informację funkcjonariuszom, no i kolejnym krokiem było oczywiście odwiedzenie rodziny Longo, aby poinformować ich o tym, co się stało, a może sami wiedzą coś więcej na ten temat. Tyle, że jak się możemy spodziewać, w domu nikogo nie ma. Funkcjonariusze w takim razie wchodzą do środka, jednak w środku również nic nie wskazuje na to, aby coś się w tym domu stało. Meble są na swoim miejscu, dom wygląda normalnie. Ogólnie wszystko sprawia wrażenie, jakby rodzina chwilę temu gdzieś wyszła, może pojechała na jakieś zakupy. Jeszcze jakieś naczynia w zlewie się znajdują, więc no, wygląda to w ten sposób, jakby rano zjedli śniadanie, czy może nawet jakiś obiad, a następnie wszyscy wyszli z domu. Kolejnym krokiem jest rozpytywanie sąsiadów, czy może coś widzieli, czy znają rodziny, czy wiedzą, kto tam mieszka. No i tutaj okazuje się kolejna refleksja, że tak naprawdę nie wiemy, kto koło nas mieszka, no bo wszyscy mówią, że państwo Longo to się niedawno wprowadzili i w sumie nie utrzymywali oni żadnych bliskich kontaktów z kimkolwiek, więc na dobrą sprawę to nic na ich temat nie wiedzą. I na tym etapie śledztwa nie było niczego, bo nie wiadomo, gdzie jest państwo Longo, nie wiadomo, co się z tą rodziną stało i nie pozostało nic innego, jak przeszukanie tego obszaru, gdzie znaleziono Zakarego i rzecz jasna zrobili to nurkowie. A 22 grudnia okazało się, że tak naprawdę rozlewisko skrywa coraz to więcej tajemnic, ponieważ tego dnia znaleziona została Sadie, córka państwa Longo. To sprawiło, że poszukiwania najwyraźniej nabrały sensu i 5 dni później, czyli 27 grudnia, w dwóch dużych walizkach obciążonych hantlami znaleziono Madison oraz Mary Jane. Badania wykazały, że obie miały ślady rąk na szyi, co było prawdopodobnie przyczyną zgodu. Natomiast w przypadku Zakarego i Sadie woda dostała się do płuc i tak naprawdę jak do tego doszło, to można jedynie się domyślać. Eksperci stwierdzili również, że gdyby nie przypływ, który wyrzucił na brzeg Zakarego, zapewne nikt nie zostałby znaleziony w ciągu najbliższych 10, może 15 lat. Więc jak widzicie, jest to jedno wielkie szczęście w nieszczęściu. No ale mamy prawie całą rodzinę Longo poza jedną osobą, poza Christianem, prawda? Tak więc nic dziwnego, że bardzo szybko Christian staje się poszukiwany. No i funkcjonariusze postanawiają bliżej przyjrzeć się jego życiu, jego przeszłości. No i okazuje się rzecz jasna, że jest on poszukiwany od bardzo, bardzo dawna i coraz to nowsze paragrafy można było na niego znaleźć. Idąc tropem Christiana, udało się dowiedzieć o tym, że za pomocą fikcyjnej karty kredytowej, jakiejś tam fałszywej, przecież miał w tym wprawę, kupił on bilet, najpierw bilet samolotowy, najpierw do Teksasu, a później z Teksasu udał się do Cancun, miasta w Meksyku. I tutaj trochę spraw formalnościowych, no bo skoro on jest teraz prawdopodobnie w Meksyku, no to funkcjonariusze ze Stanów Zjednoczonych muszą współpracować z funkcjonariuszami z Meksyku. Trochę to zajęło, no ale w końcu twarz Christiana pojawia się w meksykańskich mediach. No i szybko, na szczęście, w odpowiedzi mają miejsce dwa zgłoszenia. Jednym z nich jest mężczyzna, który powiedział, że faktycznie widział Christiana, nawet zatrzymał się on w jego schronisku, takim jakby noclegu. I ten mężczyzna pasujący do zdjęcia przedstawił się jako Michael Finkel i powiedział, że jest on reporterem New York Times. Co ciekawe, faktycznie Michael Finkel jest reporterem New York Times, tylko że nie jest to wcale Christian Longo. No ale taki mały szczegół i drobiazg. Bardzo szybko udało się go namierzyć, tyle że znowu trzeba było dopiąć sprawy papierkowe, że nakaz zatrzymania i to, że na innym terenie i tak dalej, i tak dalej. Więc przez ten czas, kiedy sprawy papierkowe były dopełniane, to Christian był pod obserwacją. Co ciekawe, w tym czasie bawił się całkiem dobrze, ponieważ chodził on na plażę, opalał się, chodził do barów, gadał z różnymi kobietami, nawiązywał nowe znajomości, pił napoje z palemką. No takie jedno wielkie bajlando
bez trzymanki. Bawił się bardzo, ale to bardzo dobrze, tak jak gdyby faktycznie nic się nigdy nie stało. 14 stycznia 2002 roku nasz bohater zostaje zatrzymany. Miało to miejsce w momencie, kiedy akurat gadał sobie z nowym znajomym, jakimś tam niemieckim fotografem i wspólnie raczyli się czymś, co nie było cukrem pudrem, więc również wtedy bawił się całkiem dobrze. Moi drodzy, 10 marca 2003 roku rusza proces, Christian co chwila zmienia swoje zeznania i całą sytuację, jak to o nią pamięta. Pierwsze co mówi to, że to nie on, no ale znajduje się świadek, który go widział na tym moście niedaleko rozlewiska, więc wtedy Christian stwierdza, że w sumie to on, ale tylko trochę, bo właściwie to na sumieniu ma jedynie żonę, no dobra, no i córkę, ale nie wie co się stało z resztą. Później stwierdza, że dobra, no to jednak to jest on faktycznie, ale też nie do końca, no bo gdy wrócił do domu, to Mary Jane zachowywała się nieobliczalnie i chyba to ona wcześniej coś zrobiła najmłodszej dwójce, więc Christian chciał pomóc Madison, jednak się nie udało, no i wiecie, i chciał odciągnąć Mary Jane, ale to też się nie udało i skończyło się tak, jak się skończyło. W każdym razie twierdził, że tego nie planował, no i niestety jest mu bardzo, ale to bardzo przykro. Tyle, że wyszukiwarka internetowa, z której korzystał, mówi zupełnie co innego. Wychodziłoby na to, że wszystko planował, sprawdzał wręcz jak zdobyć nową tożsamość i loty do Meksyku i ogólnie różne takie dziwne treści wyszukiwał. Mamy tutaj do czynienia z Jestem podejrzanym Starter Pack. Tak więc tego samego dnia, kiedy ruszył proces 10 marca 2003 roku, zapadł wyrok i był to wyrok najwyższy, tak zwane życie za życie. Na dzień dzisiejszy Christian wciąż siedzi w celi, ale co ciekawe, sprawą zainteresował się prawdziwy Michael Finkel, czyli ten, za którego Christian się podawał. No i mężczyźni sporo ze sobą pisali. Najpierw Christian upierał się, że jest niewinny i że to wszystko jest jeden wielki przypadek, że źli ludzie to tam chcą mu na zło i zrobić. No ale później, kiedy panowie tak trochę się zaprzyjaźnili bardziej, no to Christian wyjawił prawdę i do wszystkiego się w końcu przyznał. Tłumacząc się złą sytuacją finansową i właściwie no to chciał, aby jego rodzina nie musiała znosić tego wszystkiego, czyli ogólnie życia w ubóstwie, no i gdyby okazało się, że faktycznie nie mają pieniędzy, to obawia się, że jego żona by to źle zniosła, tak więc on to zrobił z dobroci serca. W następnym czasie Christian zainteresował się psychologią, no i sam u siebie stwierdził, że jest on po prostu narcyzem. No i że się cieszy, że w końcu się o tym dowiedział i może z tym coś zrobić. Co właściwie to pojęcia nie mam, no ale jest jeden krok do przodu, bo wie o co chodzi. W roku 2005 Finkel, ten prawdziwy Michael Finkel, napisał książkę o tytule Prawdziwa historia, Mea culpa. Jest to historia Christiana, właściwie to dużą część tej historii zawdzięczamy dzięki wywiadom z Christianem, więc są to informacje z pierwszej ręki. Natomiast w 2015 roku na podstawie tej książki powstał film pod tytułem True Story, czyli również Prawdziwa historia. Jeżeli ktoś ma okazję, to myślę, że warto byłoby taki film obejrzeć. Ja również mam to w planach. A póki co, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię, którą muszę przyznać, że wyszła dużo dłużej niż się spodziewałam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas i nie zanudziliście się. Mam też nadzieję, że historia była dla Was ciekawa i może nawet pojawiły się w Waszych głowach jakieś refleksje. Jeśli tak, to byłabym wdzięczna za podzielenie się nimi. Myślę, że warto jest mimo wszystko wyciągać wnioski z takich historii. To by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jednak jeżeli ktoś wcześniej interesował się sprawą i zna jakieś szczegóły, jakieś fakty, o których tutaj nie wspomniałam, a które Waszym zdaniem są ważne, to oczywiście będę wdzięczna za podzielenie się nimi. A teraz zachęcam Was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli osoby, które dotarły do samego końca, a mianowicie do tego momentu, piszą w komentarzu czeki, bo chyba to jest najczęściej używane moje słowo w tym podcaście. Moi drodzy, zapraszam Was na grupę na Facebooku, link jak zawsze znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie, to zapraszam również na Instagrama, no i do usłyszenia.